Zagrożone pensje pracowników, odwołane premiery i ogólnopolski festiwal dramaturgii współczesnej. Mimo że nowy sezon teatralny zbliża się wielkimi krokami, to w Teatrze Nowym w Zabrzu zbliżają się wielkie oszczędności. Zadłużenie miasta sprawia, że nowa prezydent Agnieszka Rupniewska szuka oszczędności gdzie się da. Zabrze chce się na przykład pozbyć Muzeum Górnictwa Węglowego, które mogłoby przejąć województwo śląskie. Karolina Komada. Tym razem wszystko dzieje się bez scenariusza. Każdy dzień to wielka niewiadoma i improwizacja. Dla aktorów Teatru Nowego w Zabrzu to sztuka życia. Ostatnie tygodnie, a nawet miesiące mieliśmy sporą niepewność. Nasze serca pracowników Teatru Nowego drżały, ponieważ nie wiedzieliśmy, jaki los nas czeka. Nikt z nas nie zrobił nic złego, każdy wykonuje swoją pracę naprawdę najlepiej, jak potrafi. Jesteśmy w nią ciągle, pomimo wielu, wielu lat bycia tutaj zaangażowani i uważam, że po prostu powinniśmy dostać jasną odpowiedź. Czekają nie na jedną, a kilka odpowiedzi. W miniony weekend w portalach społecznościowych ukazał się list otwarty do pani prezydentki miasta Zabrze Agnieszki Rupniewskiej, w którym znalazło się 9 pytań o przyszłość teatru i aktorów. Z powodu braku odpowiedzi aktorzy postanowili spotkać się z prezydentką osobiście. Przechodzimy odczytać oświadczenie, czyli takie zebrane nasze niepokoje przez te ostatnie miesiące. Po prostu postanowiliśmy, że przyjdziemy na zebranie, na sesję Rady Miasta, bo no, wtedy tu mamy pewność, że spotkamy nasze władze. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta prezydentka Zabrze odpowiedziała na większość nurtujących aktorów pytań. Przyznała, że nie ma planów na przekształcenie teatru w teatr impresaryjny, a także nie zamierza zamknąć teatru. Przyznała jednak, że problemy wynikają z zadłużenia miasta, które sięga 800 milionów złotych, a trudną sytuację finansową teatru tłumaczy złymi decyzjami poprzedniczki. Moja poprzedniczka powiedziała: pani dyrektor, proszę zrobić podwyżki dla wszystkich pracowników, pieniądze znajdą się później, tyle tylko, że te pieniądze się nie znalazły. I na tym polega tak naprawdę problem całej tej sytuacji i całe clue, ponieważ okazało się, że zostały zrobione podwyżki, natomiast nie znalazły się tak naprawdę w planie dotacji. W związku z tym tak naprawdę nie jest tak, że miasto zablokowało pieniądze dla teatru, po prostu teatr wydał je wcześniej niż wcześniej było umówione. Pieniądze będą musiały się znaleźć, aktorzy mają jednak nadzieję, że poniedziałkowa sesja otworzyła furtkę do dalszych negocjacji. Myślę, że to bardzo dobra platforma do tego, żeby po prostu usiąść i porozmawiać teraz o dalszych losach teatru. Jak on powinien działać, jak powinien być finansowany, jak sobie to wyobraża miasto, jak sobie my to wyobrażamy, jak sobie wyobrażają to mieszkańcy miasta. Mimo braku premier, aktorzy wracają do pracy już 1 września. W kalendarium znalazło się około 20 spektakli, m.in. Mały Książę w reżyserii Cezarego Domagały. Natomiast część aktorów wyjedzie w trasę ze spektaklem Chłopcy z Roosevelta. Weszliśmy do finału akcji projektu Teatr Polska. Aplikowało do tego projektu ponad 150 instytucji, podmiotów. Znaleźliśmy się w finale z największą dotacją. Po raz trzeci. To jest ogromny sukces, bo to jest bardzo prestiżowa akcja. To, szanowni państwo, to jest coś takiego, że teatr wyjeżdża z najlepszym przedstawieniem według jury i pokazujemy te przedstawienia w miejscach, w miastach, w miejscowościach, gdzie nie ma teatru. W Zabrzu teatr jest i to od 65 lat. Jak potoczą się jego dalsze losy, ma okazać się niedługo. Pierwsze rozmowy o poprawie sytuacji mają odbyć się podczas wtorkowej komisji rewizyjnej w Teatrze Nowym. Władze Zabrza czekają też inne rozmowy, tym razem z marszałkiem województwa, który miałby przejąć prowadzenie i utrzymanie Muzeum Górnictwa Węglowego.